Ostatnie dane z powiatu wałbrzyskiego pokazują, że czytamy coraz mniej. Skonfrontujemy zatem statystyki z rzeczywistością. Zapytamy mieszkańców, czy czytają i jakie lektury wybierają. Czyta Pani książki? Coraz rzadziej. A dlaczego coraz rzadziej? No bo jest internet, który zabiera bardzo dużo czasu, telewizja, ale zawsze wieczorem do spania książka leży koło łóżka i zawsze parę stron przejrzę. A jaka na przykład książka? Przede wszystkim takie odbiegające od codziennego życia, żeby się odprężyć, żeby zapomnieć o trudach normalnych. Pani jest chyba w mniejszości, ponieważ ostatnie statystyki pokazują, że mieszkańcy Wałbrzycha nie czytają. No muszę pani powiedzieć, że ja kiedyś więcej czytałam, szczerze mówiąc, autentycznie. Sama widzę, że się opuściłam w tym. Ale staram się, bo daję przykład mojemu kochanemu wnusiowi. Także jak widzi, że babcia wieczorem z nim śpi i daje przykład, no to on też sięga po książkę, bo też tam jest ciekawy, co ja robię. Czytam bardzo dużo. Jak często? No co dwa tygodnie jestem przeważnie w bibliotece. Czytają panie książki? Czytamy. W jakiej ilości i jakie? No to zależy jaki miesiąc, jak się ma czas. Zimą się więcej czyta, latem mniej, bo więcej się spaceruje. A jaką literaturę pani preferuje? Historyczną. Na przykład jakie książki? No Sienkiewicza. Na pewno, bardzo go lubię. Lubię literaturę francuską, też historyczne. Bardzo się w nich zaczęłam. No i lubię jeszcze podróżnicze, takie te morskie wyprawy na biegun i w ogóle. Czytałem. Ale teraz już nie, no wzrok się pogorszył i tak dalej, zdrowie. A jakie książki pan czytał? Przypomnę przede wszystkim naszych wieszczów, no Sienkiewicz, że panią, wie pani, trylogia, to jest najpiękniejsze na świecie. A czytałem jeszcze inne, no, na pewno, które mi utkwiły, jak pracowałem przykładowo. No po południu to potrafiłem pół nocy przeczytać książki. Tak mnie to fascynowało. Czyta pani książki? No ostatnio dosyć dużo. A jakie? Głównie to są książki, które przygotowują do matury, czyli lektury szkolne i repetytorie. A coś na takie odmóżdżenie też się zdarza przeczytać? Na takie całkowite odmóżdżenie to harlekiny są bardzo dobre, bo nie trzeba się w ogóle skupiać. Czyta pan książki? O, już w tym wieku to problem. A wcześniej czytał pan? Wcześniej tak. Jakie w szczególności? No, zawodowe przeważnie. No bo jestem z wykształcenia weterynarz, to kiedyś tego, a teraz już jestem na emeryturze. Czyli wzrok już nie za bardzo pozwala. Tak jest, już minęło lat 77. Jasne, że czytam książki. A jakie w szczególności? Magiczne drzewo, dziennik cwaniaczka. Czyli wszystkie topowe książki. Tak. Czyta pani książki? O, rzadko, ale... A dlaczego rzadko? No nie czytam, córka czyta za mnie. A z jakiego powodu? Po prostu nigdy mi nie lubiłam czytać, po prostu. Czyta pan książki? Czytam. A w jakiej ilości i jakie? Och, dużo czytam, szczególnie historię. Proszę nam podać chociaż kilka tytułów, podzielić się z naszymi widzami. Historyczne książki różne, od historii Śląska, Dolnego Śląska, czyli regionu, tutaj miejsca, w którym żyję i mieszkam, po historię szerszą, nawet sięgając nawet do biblistyki, historii starożytnego Rzymu, starożytnej Grecji, albo nawet Afryki Północnej. Ludzie, którzy nie czytają, często tłumaczą się brakiem czasu. Skąd pan w takim razie ten czas bierze? Wie pani co, jeżeli człowiek coś lubi robić, to zawsze znajduje czas na to, żeby oddać się swojej pasji. Myślę, że w tym tkwi problem cały. Ludzie nie czytają, bo nie chcą, nie lubią czytać. Wolą oglądać telewizję, korzystają z różnych propozycji multimedialnych i ograniczają swój czas właśnie, żeby czytać jak najmniej. Wolą coś oglądać. Myślę, że w tym jest problem.